I dzisiaj będziemy testować swojskie ziemniaczki z borowinką od Amino, który jest już z nami 40 lat. Jak tutaj widzimy na pakowaniu, jest to nowość. I tak się zastanawiam, swojskie ziemniaczki z borowinką, a są w proszku. Nie były one drogie, ponieważ z promocji kupiłem je chyba za 2,50. Więc postanowiłem to przetestować. Generalnie z Amino jest bardzo dużo takich pudełeczek z proszkiem. Oczywiście w przyszłości będę je chciał przetestować, ale na samym początku skusiłem się na te ziemniaczki, ponieważ jeżeli są swojskie, no to na pewno dobrze smakują i pamiętam ten smak. Jak to przygotować? Zalej porcję wrzątkiem do poziomu oznaczonego wewnątrz kubka. Dokładnie wymieszaj, przykryj wieczkiem i odstaw. Gotowe do spożycia po około 3 minutach. Składniki: pire ziemniaczane, ziemniaki, tłuszcz palmowy, niekoniecznie zdrowy, cebula 3,7, syrop glukozowy, sól, w tym jodowana, skrobia, śmietana w proszku, białka, mleka, borowiki 1,5%. No szaleństwo, i tak jest dużo. Pieczarki procent, aromaty, maltodekstryna, zagaszony sok pieczarkowy, latka pietruszki i inne konserwanty. Taka porcja zawiera 212 kalorii, więc całkiem konkretnie, więc teoretycznie powinienem się tym najeść. A czy tak faktycznie będzie, to zobaczymy. Generalnie przygotowałem kubek, aby pokazać, co tu w środku jest. Jeżeli chodzi o zapach, nie jest on zbyt przyjemny. Zalewamy wrzątkiem nasze ziemniaczki. I co ja to mam dokładnie wymieszać? Mam te nasze ziemniaki. Faktycznie gęstnieją. Konsystencji ziemniaki przypominają, a w smaku powiedzmy, że poczekajmy te 3 minuty, ponieważ tak piszą na opakowaniu, żeby było to gotowe do spożycia. Więc widzimy się za 3 minuty. 3 minuty i zaczynam być pozytywnie zaskoczony. Dlatego, że po pierwsze, faktycznie przypomina to takie okućkane ziemniaki. Dwa, zaczyna pachnieć ziemniakami w pokoju. A trzy, to smakuje zajebiście. Naprawdę dobre. Faktycznie smakują jak ziemniaki ze szczypiorkiem i z borowikami. Tylko tak, bardziej dominuje właśnie ten szczypiorek niż te borowiki. Ale jest naprawdę zarąbiste. Oczywiście nie jest to ziemniak domowy okućkany ze śmietaną. Ale ten proszek, powiedzmy, że w 99% przypomina smak ziemniaka. Patrzcie, jakie duże kawałki grzybów. I nie wygląda mi to na pieczarkę, ponieważ czuć fajnym grzybkiem.
Jeżeli kiedyś natraficie na kamino swojskie ziemniaczki w takiej cenie, jak ja to znalazłem, kupcie sobie i skosztujcie. Trzymajcie się, cześć.